Siemano, siemano, witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku. I na samym początku dzisiejszego vloga wybierzemy się na miasto i zobaczymy, co tam się w ogóle dzisiaj dzieje. Jak widać, rower za mną zaparkowany, a na mieście coś się dzieje. Zobaczcie sami, jakieś biesiady tutaj po drugiej stronie. Koncert, taka typowo niderlandzka muzyka, nie? Także nic dla mnie, nie wiem jak dla was. No powiem wam, że zdecydowanie coś się dzieje, z tym, że jest późna godzina, bo jest w 17:30, także podejrzewam, że załapaliśmy się na samą końcówkę. Może do 18:00 jakiś tutaj targ był, jakiś mały festyn, festiwal, nie wiem jak to nazwać, ale spokojnie, przejdziemy się i sobie zobaczymy maskotki. Pełno ludzi na tarasach, no zdecydowanie, dzisiaj tutaj był huczny dzień, ale niestety tacy ludzie jak ja muszą pracować, więc nie miałem czasu. A jakbym wiedział, to może bym sobie wolne wziął, to bym może sobie wolno ogarnął, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tutaj kolejna scena, no widać, było grubo dzisiaj. Dobra, przejdziemy się chwilę, zobaczymy, rzucimy okiem, jak ja to mówię. No niestety widzowie, ale zdecydowanie załapaliśmy się na samą końcówkę. Tutaj już niektóre stragany się zwijają. Także za dużo ciekawych rzeczy sobie dzisiaj nie zobaczymy. Ze względu właśnie na to, że trafiliśmy na sam koniec. Teraz powiem wam taką fajną rzecz, bo oglądając te wszystkie targi, te wszystkie stanowiska, gdzie tam stoją i sprzedają te różne rzeczy, przypomniał mi się, jak kiedyś w Polsce się chodziło na targ. Nie wiem, jak miałem 14 lat, pamiętam, że się chodziło na takie targi, kupowało tam się ciuchy, były tanie bluzy, były tanie dżinsy. No niech mi napisze komentarz ktoś, czy tak jak ja pamięta takie czasy, gdy chodziło się na targ. I na kartonie, gdzie z tyłu, tam za jakąś kotarą, mierzyło się dżinsy. Zima, pada deszcz, pada śnieg, karton rozłożony na ziemię, wiecie, żeby tylko postawić nogi, żeby stopy nie stały na ziemi i się mierzyło dżinsy, nie? No, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nie mierzył dżinsów na kartonie na targu. Kurczę, to były piękne czasy, pamiętam, na te targi się chodziło, on był chyba raz albo dwa razy w tygodniu, całą rodziną mi się oglądało, pamiętam, moja babcia też chodziła, tam różne pieczywa, jakieś miody, wszystko tam było. Pamiętam, były też takie stanowiska, że ludzie tam ściągali chyba proszki do prania z Niemiec, jakieś słodycze i stali i sprzedawali. Czy takie targi jeszcze są i istnieją? Nie mam pojęcia. Powiedzcie mi, czy takie targi jeszcze są w Polsce. Tutaj w Holandii są, ale generalnie właśnie jak jest jakiś festyn i rozkładają takie stanowiska. No. Kurczę, nie, no są. Przecież jeździłem na targi w Holandii, sam nagrywałem. Ale tam stoją bardziej z jedzeniem. Jakieś ciuchy też mają, nie? Ale w Polsce to naprawdę był urok tych lat 90. Kurczę, jak się mierzyło te dżinsy na tym kartonie. No, piękne czasy mi się przypomniały. Lata 90. bardzo dobrze wspominam. Jak wam mówiłem kiedyś, ubogo, ale naprawdę wesoło. Wszyscy jacyś tacy bardziej życzliwi dla siebie byli. Jakoś to wszystko lepiej wyglądało niż w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje. Chociaż wiadomo, technologia poszła do przodu, świat poszedł do przodu, ale ludzie między sobą już się tak nie trzymają jak w tych latach 90. Chociaż ja byłem małym szczeniakiem, bo jestem 87 rocznik, to bardzo dobrze wspominam lata 90. Piękne, super czasy. Wiecie, ludzie też chodzili i kupowali tam ciuchy, bo było o wiele taniej niż w takim sklepie. Było można kupić dwa, nawet trzy razy taniej, jak się chodziło na taki targ. Ja pamiętam, dżinsy to były kilkukrotnie tańsze od tych w sklepie, nie? Wiecie, teraz są inne czasy i ludzie trochę tych pieniędzy mają więcej. Ale w latach 90. tak nie za bardzo, nie? Zarobki były małe, wiadomo, też wszystko mniej kosztowało, ale te ceny na targu były tak kuszące, że ludzie tam chodzili i kupowali. Naprawdę te targi były zapchane, mega kolejki i cała masa ludzi tam się zbierała.
powiem wam, że w Holandii parkowanie tak dużym autem jak ta Toyota to jest mega wyczyn. No zobaczcie, ten Peugeot kończy się tutaj, a Toyota grubo, grubo wystaje prawie że do rzeki, prawie że do rzeki Eisel. No, te auta to naprawdę, żeby nim poruszać się po tych holenderskich uliczkach, a przede wszystkim znaleźć jakieś miejsce parkingowe, to jest naprawdę mega wyczyn. Ale petarda, widzowie, zobaczcie. We własnym wydaniu, we własnej osobie. To będzie co? Brabus, nie? Mercedes Brabus. Ja pierdzielę, jakie to jest potężne. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale jest ogromna bestia, no. Piękna. Kurde. Jak podobały mi się stare auta, to ten Brabus, nie wiem, czy dobrze mówię, widzowie, poprawcie mnie. Nie, dobrze mówię, Brabusik. Ale jest potężny. Ja pierdzielę. Prawdziwa maszyna. I co sądzicie o takim transporcie, o takim środku transportu? Zobaczcie, jakie te fele są, człowieku, ogromne. Piękny, piękny. Naprawdę piękne auto. Śliczne. Dobra, dobra, widzowie, żeby nie było. Znajdziemy coś dla każdego. Tutaj mamy nieco mniejszy środek transportu. Nie przypomina to Brabusa, ale też jest fajne, piękne, małe i zgrabne. O kurczę, byłaby gleba znowu. Ten rower jest niebezpieczny. Śmieszne, co? Ale zobaczcie, na głowę wam nie pada. Do celu sobie dojedziesz. To jest, nie wiem, kurczę, jak to nazwać. Czy to skuter? Skuter raczej to nie. Bardziej wiecie, co mi to przypomina? Jak jeżdżą ci schorowani ludzie takimi wózkami elektrycznymi, to bardziej to mi przypomina taki wózek, tylko że w zabudowie, że nie pada wam na głowę. No spoko, całkiem rozwiązanie. Dobra, a propos tych targów, tych zakupów, tych ciuchów i tego wszystkiego, przypomniała mi się taka historia z mojego życia. Jak ja miałem tak 15, 16 lat, do 17 dochodziłem, ale tak od 15 roku życia, a 16, zawsze chciałem mieć taką wymarzoną parę swoich butów, oczywiście Nike. No ale wiecie, czasy były jakie były i ciężko było dozbierać sobie pieniądze na te buty. Więc postanowiłem sobie, że jak będę miał tylko kiedyś pierwszą, większą kasę, to lecę sobie po buty Nike. To było takie moje marzenie. Gdzieś tam widziałem, jeszcze w tamtych czasach to nie było tak popularne jak teraz, że każdy ma jakieś Nike, najnowszy model i tak dalej. Bardziej było to na takiej zasadzie, że tam jedna osoba w klasie miała Nike, czasem jedna osoba na kilka klas, a wszyscy chodzili w takich zwykłych butach za 60, za 80 zł, a jak ktoś miał tych pieniędzy więcej, to tam się Nike trafiały. I to było takie moje małe marzenie, że jak tylko będę miał większą kasę, to pierwsze co, lecę po najacze. No i słuchajcie, no i kiedy wpadła mi pierwsza większa kasa? No wiadomo, na moją 18. Zjechała się rodzina, każdy rzucił parę groszy i pamiętam, na moją 18 na drugi dzień, z samego rana, jak tylko zabrałem hajs kopert, leciałem do sklepu na miasto kupić sobie swoje pierwsze buty Nike. Zapłaciłem za nie chyba w tamtych czasach, jak miałem 18 lat. To kupiłem sobie te najacze za 220 zł i byłem taki dumny. Następną parę sobie kupiłem, jak pracowałem na szparagach, a później jak pracowałem we Włoszech przy zbiorze jabłek. No i do tej pory jedną z moich takich ulubionych firm butów jest Nike i do tej pory kupuję Nike. Ogromny sentyment do tych butów mam. Wiecie, teraz to inne czasy są. Rodzice mają pieniądze, dzieciakom kupują i każdy dzieciak biega sobie w wymarzonych bucikach i to naprawdę za grube pieniądze. Kiedyś było zupełnie inaczej. Sporadycznie ktoś miał takie buty, czy sporadycznie ktoś miał markowe ciuchy. Wszyscy latali w zwykłych szmatkach i nikt na to uwagi nie zwracał. No, kiedyś to było, nie? Kiedyś to było, no ale dzisiaj są inne czasy. Ludzie mają hajs, mają kapustę, mają pieniądze, to kupują. A kiedyś? A kiedyś to było.